takie może mało znaczące zdjęcie. Znaczy, to może się wydawać mało znaczące, a dla mnie bardzo ciekawe. Mewa siedząca na Koloseum i tak naprawdę z perspektywy człowieka stojącego na dole, no ta mewa taka jest nic nieznacząca, mała. Tak naprawdę mało kto by ją zauważył, gdyby nie zoom aparatu. I bardzo często ludzie tak myślą z perspektywy relacji Pan Bóg-człowiek, że Bóg wielki, wszechmocny, a człowiek jeden z kilku miliardów na Ziemi pewnie jest niezauważony przez Pana Boga, pewnie jest jak jeszcze ktoś jeszcze z takiej małej postury, może też lekceważony przez wielkich tego świata. A jaki tak naprawdę jest Pan Bóg? Pamiętaj, że to właśnie dla Ciebie Bóg umarł na krzyżu. To właśnie dla Ciebie przyjął koronę cierniową, wziął krzyż, poszedł na Golgotę i przyjął cierpienie. Gdybyś nic nie znaczył w oczach Bożych, nigdy, ale to przenigdy Bóg nie oddałby za Ciebie i Twoje grzechy życia. W intencji pomordowanych na Ukrainie wieczny odpoczynek raczy mi dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I o pokój na Ukrainie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.